Błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 45 werset. Apostoł Paweł pisze do Rzymian. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. List do Rzymian, 10 rozdział, 17 werset. Werset ten pokazuje nam podstawę wiary. Ona bowiem nie opiera się na ludzkiej mądrości i domysłach, lecz na żywym i niezmiennym Słowie Bożym. Kto wierzy, ten bierze Boga za Słowo i jest o tym całkowicie przekonany, że Bóg dotrzymuje tego, co przyobiecał. Dlatego wiara jest jakby niewidzialną dłonią, która chwyta się obietnic danych przez Boga i czyni je swoją własnością. Nasze odczucia mogą nas rozczarować, jednak Słowo Boże nigdy. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, 6 werset, po raz pierwszy w Biblii pojawia się czasownik wierzyć. Hebrajskie Amen. Werset ten przedstawia opis chwili, w której Bóg daje obietnicę Abrahamowi, który już wtedy ma ponad 75 lat, a jego żona Sara 65, mówiąc tak: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć, i rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Pierwsza Mojżeszowa 15:5. Patrząc po ludzku, nie jest to możliwe, aby małżeństwo w tym wieku mogło mieć dzieci, jednak to, co u ludzi jest niemożliwe, możliwe jest u Boga, ponieważ u Boga wszystko jest możliwe. Marka 10, rozdział 27, werset nam to potwierdza. Często wierzymy w jakąś rzecz na podstawie prawdopodobieństwa jej zaistnienia, jednak prawdziwa wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się prawdopodobieństwo, ponieważ ona liczy się z żywym Bogiem, a nie ze statystykami, ani z istotnością statystyczną. Jak reaguje Abraham, gdy otrzymuje tę obietnicę? On wierzy Panu. Paweł pisze o Abrahamie jako ojcu wiary i nie zwątpił w obietnicę Bożą, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. List do Rzymian, 4 rozdział, od 21 do 22 wersetu. Ponieważ Abraham wziął Boga za słowo, zyskał nadzieję i ufność. Czy to, czego doświadczył Abraham, ma jakieś odniesienie do nas? Z całą pewnością tak. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. List do Rzymian, 15 rozdział, 4 werset. Bóg Abrahama jest również naszym Bogiem i nie ma dla Niego nic niemożliwego.